Marcello Filippo Antonio Bacciarelli przyszedł na świat w Rzymie w 1731 roku. Już jako 19-latek został powołany na dwór drezdeński Augusta III Sasa. I wraz z tym dworem trafił do Warszawy. Malował wiele portretów, i tych oficjalnych, i tych mniej oficjalnych. I właśnie do tych nieoficjalnych, prywatnych portretów należy portret Izabeli Branickiej z domu Poniatowskiej. Izabela Branicka została nam pokazana jako rokokowa dama w białej sukni, zdobionej całym mnóstwem falban i koronek. Zielone kokardy tworzą na gorsie modelki element zwany échelle, drabinka. Podobna zielona kokarda zdobi jej szyję. Taka ozdoba szyi nazywana jest kolaretą. Na głowie ma najmodniejszą, białą perukę pudrowaną, zdobioną kwiatami. Dekolt sukni zdobi bukiet kwiatów. Te kwiaty nie są żywe, nie są naturalne, ale wykonane z piórek. Kwiaty żywe w bukietach noszono raczej na bale. Natomiast strój, w którym prezentuje się modelka, nie jest wbrew pozorom strojem balowym. Wręcz przeciwnie, to jest strój poranny, a suknia, którą modelka ma na sobie, to suknia negliż. Suknia, która ma podkreślić bardzo prywatny charakter tego portretu. Jest to suknia pozbawiona rogówki, stelaża, który odsuwał spódnicę od nóg kobiecych. Suknia w związku z tym wygodna, używana w domu. Biel sukni, biała peruka i jasna karnacja modelki łagodnie kontrastuje z utrzymanym w ciemniejszych barwach tłem, potraktowanym dość umownie i szkicowo. Ta rokokowa dama siedzi na tle parku. Parku, w którym pokazany jest fragment architektury ogrodowej o charakterze antykizującym. Mamy tam rodzaj altany, mamy również rzeźbę sfinksa oraz stare drzewa, prawdopodobnie dęby. Przerwała lekturę księgi, w której pokazana jest reprodukcja portretu jej ojca Stanisława Poniatowskiego. Te elementy zapowiadają nam już nowy czas, nowe myślenie. Oświecenie, czas rozumu, czas świadomości historii. Kim była Izabela Branicka? Otóż była to starsza siostra króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, która w zaledwie 18 wiośnie życia została poślubiona Janowi Klemensowi Branickiemu i wraz z mężem osiadła w Białymstoku. To za jej sprawą w Białymstoku powstały pierwsze szkoły oraz Instytut Akuszerii. Sama była osobą wykształconą, posiadaczką zasobnej biblioteki złożonej z około 200 woluminów, uzupełnionej licznymi mapami i rycinami. Portret Izabeli Branickiej jest jednym z moich ulubionych w Galerii Sztuki Polskiej. Jest ulubiony przez swoją nieoczywistość. Zaskoczeniem jest sama suknia portretowanej. Dekoracyjna, a okazuje się, że zupełnie prywatna. Jest portretem kobiety na pozór delikatnej, a w rzeczywistości kobiety, która, jak pokazała historia, potrafiła niezwykle skutecznie wprowadzać w życie nowe, oświeceniowe, postępowe idee.